Młodzież zawsze jak młodzież. No, ale, wesoła, ale jaka? Przyjemna. Pani zdaniem? Sondaż, jaka waszym zdaniem jest dzisiejsza młodzież? Nie wiem. Taka trochę lubi dyskoteki, właśnie. Lubi się zabawić. Tak. Co pana zdaniem jest dzisiejsza młodzież? Myślę, że taka sama jak była 20 lat temu. To znaczy, w tej ocenie myślę, że trzeba zachować taki zdrowy rozsądek w spojrzeniu na młodzież. Myślę, że to zależy od wielu czynników zewnętrznych, takich jak na przykład środowisko, w którym ta młodzież się obraca, które kształtuje wyobrażenie o tej młodzieży, które ją kształtuje. Myślę, że młodzież jest taka jak społeczeństwo. Bardzo zła. Rozpuszczona. Nie wiem jaka. Myślę, że lubi się bawić. Młodzież. Dzisiejsza młodzież? No ja wiem, trudno mi to określić. No, tak mniej więcej. No, trochę za dużo używa alkoholu, moim zdaniem. Na dyskotekach się dzieją różne rzeczy, które nie powinny się dziać. A tak w ogóle to w porządku, w szkołach. Fajnie. Prawdę nie wiem. Mi się nie podoba. Nie podoba się pani? Dlaczego? Dzisiejsza młodzież. No, ja wiem. No nie wiem, naprawdę nie, ale nie podoba mi się. Dzisiejsza młodzież, super jest dzisiejsza młodzież. Ja akurat się tak nie ubieram, nie? Ale mi się podoba, jak młodzież się ubiera, jest super. Takie jak hipisi, nie? Super, mi się to bardzo podoba, jak tak są ubrani na przykład. No to zależy, jaka młodzież. Ja znam i grzeczną, i niegrzeczną. Dziękuję bardzo. Młodzież. Ja wiem, jaka. Różna. No, ale tak dokładnie. Różna jest. I jest dobra, i jest zła, i narkotyzuje się i w ogóle, no. Straszna. A dlaczego straszna? Dlaczego? No, nie trzyma się żadnych mierników moralnych, tak myślę. Dzisiejsza młodzież, no, bardzo nowoczesna, uniwersalna. No, za mało wyrozumiała w stosunku do starszych ludzi. Nie, młodzież. Naszym zdaniem jest dzisiejsza młodzież. To znaczy, nie wiem, co pani rozumie poprzez to pytanie. Zachowanie się. Zachowanie się. Zachowanie. Ja uważam, że jest wspaniałe. Chociażby po tej młodzieży, która tutaj przechodzi. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzisiejsza młodzież? No ja wiem, trudno powiedzieć. Może ta demokracja trochę do głowy odbija, ale dobrze jest. I w sumie też z nauką trochę jest nie za bardzo. Nie chce się szkoły. Wspaniałe. Dziękuję. Jaka pani zdaniem jest dzisiejsza młodzież? Dobra. Nowoczesna, modna. Dzisiejsza młodzież. Nie wiem, nie na to na ten temat zdania. Jaka jest dzisiejsza młodzież? Przede wszystkim bardzo zagubiona. Zagubiona? W tym sensie, że nie mogą odnaleźć swojej ścieżki w życiu. Nie mogą zobaczyć tak naprawdę, do czego są stworzeni, co powinni robić. Stąd wynika takie zagubienie. A tak? No może to jest taki pryzmat tego, że ja właściwie jestem z świadomości Kryszny, prawda? I po prostu widzę, jakie doświadczenia, jakie mi tam były, prawda? Jakie ja miałem problemy. Jeszcze taka jedna spostrzeżenie, jakie mi się tak narzuca, jest bardzo agresywna, to jest współczesna młodzież. Dużo, dużo jest przemocy. Jest to takie, wiesz, jakby takie, że tak powiem, podstawowe. Nie wiem. No. Powiedz. No jak normalna młodzież chyba. Chyba normalna młodzież, tak? No, jak... Ale coś więcej może. No trochę dobra, trochę zła. No na ogół chyba dobra. Młodzież? No powiedziałbym, że jest różna, tak jak wszyscy ludzie. No nie jest zła, nie jest zła, ale muszą więcej nad sobą jednak pracować, żeby być jeszcze trochę lepszym. Zajebista. Dziękuję. Znaczy ja mam powiedzieć, jaka jest dzisiejsza młodzież? Tak. Czyli o sobie mam mówić. No. No bo czuję się jako młodzież jeszcze. Mhm. A więc dzisiejsza młodzież wydaje mi się, że nie jest zła, ani nie jest dobra. Znaczy zależy kto. Na przykład ja
nie jestem złym człowiekiem, ani nie uważam siebie za jakiegoś, nie wiem, bandytę czy zbója, ale uważam, że są ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy źle robią, no i młodzi, którzy dobrze robią. Nasza młodzież. Jaka jest młodzież? Taka, jaka zawsze była. No, znaczy, muszę strzeżyć. Rozumiem, ci chodzi o to, że zła jest, tak, prawda? Że no. To się, nie, no mi się wydaje, że w sumie młodzież była zawsze taka sama, a starsze pokolenie tylko za każdym razem narzekało. Co mogę powiedzieć? Dzisiejsza młodzież. Bardzo dobra. Wesoła. Miła, sympatyczna. A pana zdanie? Mnie się wydaje to samo. Są wyjątki, ale ich nie bierzemy pod uwagę. Zresztą zawsze są wyjątki wśród dorosłych i wśród dzieci, nie? Ogólnie można powiedzieć, że nie jest źle. Panie, o różnego rodzaju sektach młodzieżowych. Nie mam nic przeciwko temu, bo gdyby córka moja, bo mam już dorosłą córkę, należała do jednej z nich, znaczy gdyby to, nic, znaczy nie miałabym przeciwko niej, gdyby ona była w jakiejś sekcie, ale gdyby po prostu tolerowała moje zdanie, że, znaczy nie umiem tego jak to powiedzieć. Gdyby to nie było nic złego przeciwko innym, tak. Po prostu nie szkodziła innym ludziom tą swoją wiarą czy swoim wyznaniem. Gdyby była dalej po prostu taką, jaką ja chciałabym, żeby ona w ogóle była. Ja o sektach nie myślę nic, bo tego nie powinno wcale być, bo dajmy na to, sekty to są tylko po to, aby ludziom zawracali głowy. Każdy ma swoje wyznania i tak dalej i sobie myśli to, co chce. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję. Tego rodzaju sektach młodzieżowych. No wspaniała rzecz, dlatego że uważam, że kultura to na świecie obowiązuje. No ja nie wiem, co mam powiedzieć. A pan mi nagrywa czasami do telewizji. Ale właśnie dostałem zaproszenie i chyba pójdę. Co sądzicie o tego rodzaju sektach młodzieżowych? No wie pani, ja się na tym nie znam, no dlatego trudno mi cokolwiek powiedzieć. A ty? No fajnie to jest. Dzięki. O rodzaju sektach młodzieżowych. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajne. Można, bardzo dużo jest rozrywki. Bo tak jak takie coś jest, to się młodzież nie rozwija, tak ma co robić. Słucha muzyki, nie? Dziękuję. Przepraszam bardzo. Co sądzisz o tego rodzaju sektach młodzieżowych? Mi się zdaje, że to jest bardzo pomysłowe, że przy takim czymś młodzież się bawi. Coś jeszcze? Nie, już. Dziękuję. Tego rodzaju sekta. W porządku. Eleganckie. No. Potrzebne to jest, potrzebne. Coś jeszcze? No w sumie powinniśmy pójść zobaczyć na ten koncert, zobaczyć jaki to jest. Zobaczymy wtedy. Dziękuję. Tego rodzaju sekta. Znaczy się, mi nie przeszkadza. Znaczy się, jakie pani zdanie? Jakie zdanie? No każdy ma swoje upodobania, prawda, także... Dziękuję. Jeżeli patrzę tak jak PiS, to tak po prostu, nie patrząc na to, jakie wyznanie, to mi się bardzo podoba. Dziękuję. Przepraszam, telesondaż. Co sądzicie o różnego rodzaju sektach młodzieżowych? Co sądzimy? Ja nie mam nic przeciwko przede wszystkim. Sam jestem zupełnie, można powiedzieć, neutralny, prawda? Ale nie przeszkadza mi zupełnie. Takie rzeczy, jak przed, jak tam widzimy, bardzo mnie ciekawią i bawią przede wszystkim. Lubię patrzeć, jak się ludzie bawią. To jest bardzo fajna sprawa. Po prostu ludzie potrafią, umieją żyć inaczej i jakoś zachować, jakoś odreagować na to, co się dzieje u nas, prawda? Dziękuję. Proszę bardzo. Co sądzi pani córka o, jak myślę, o różnego rodzaju sektach młodzieżowych? Co sądzę? No cóż, rzeczywiście to może jest jakieś po prostu, jeżeli one coś dobrego w swoich ideach przesyłają, to nie widzę nic złego w tym, naprawdę. Jeżeli uczą podstaw moralnych, zasad jakichś takich, no rzeczywiście, które są ogólne dla ludzi. A ty co sądzisz o tym? Nie, jestem przeciwna. Myślę, że zawsze jak ktoś wstąpi do sekty, to źle się to kończy. W sektach młodzieżowych? Nie wiem.
Dziękuję. Mówi pani o różnego rodzaju sektach młodzieżowych. No w zasadzie to się tym nie interesuję. O tyle, o ile jak oglądam w telewizji. No ale ja już jestem mocno starsza pani, no więc raczej mnie nie interesują te sekty. Wolałabym chyba, żeby ich nie było. A ja nie wiem. Tam bardzo tyle sondaż. Co sądzisz o różnego rodzaju sektach młodzieżowych? Niech się bawią. O co chodzi? Co sądzisz o różnego rodzaju sektach młodzieżowych? Co można powiedzieć, nie? No co sądzicie? Dobre, złe? No dobre, bardzo dobre. Myślę, że bardzo dobre. No ja też. W rodzaju sektach młodzieżowych? Jak są, to znaczy, że są potrzebne. No ale pani zdaniem dobre są, czy złe? To znaczy, zależy jakie mają zabarwienie. Jak mają jakieś ujemne, ciągają młodzież narkotyki, no to raczej nie. Ale w ogóle to uważam, że to jest jakiś sposób na życie. No, co życie? Sprowadza się do jedzenia tylko? Jakieś życie duchowe to też uważam jest potrzebne. Dziękuję. Póki są ludzie, to zawsze tak było chyba. Normalne jest. Dziękuję. Proszę. Różnego rodzaju sektach młodzieżowych. Różnego rodzaju sektach młodzieżowych. No są w porządku, a ta jest super. Ta jest jeszcze? Są dobre, na... złe? No, czy się ja wiem, dobre. I na koncert idę na pewno, już się umówiłam. Tak? No. A o różnego rodzaju sektach młodzieżowych? To znaczy nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat. No jednak coś. To znaczy akceptuję wszystkie. W tym sensie, że po prostu... No niech one sobie będą. Niech ci ludzie sobie będą, nie krytykuję. Są dobre czy złe? Czy są dobre czy złe? Nie wiem, musiałabym je poznać. Dziękuję. Proszę. Chodzi pan o różnego rodzaju sektach młodzieżowych. No są w porządku, mi się wydaje. Ale ja wiem, czy takie są prawdziwe tutaj w Bolesławcu. Nie ma, mi się wydaje. Dziękuję. Tak młodzieżowy.